Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugim panelu studenckim naszej konferencji Regiony w XIX wieku, konferencji naukowej imienia profesora Zbigniewa Frasa. Nasz panel dotyczył będzie regionów na terenach polskich. Mamy zaplanowane wystąpienia trzech prelegentów, ale z góry zaznaczę, że panel nasz będzie trwał do godziny 12.20. Mianowicie zakładamy, że trzy kolejne wystąpienia po 20 minut, a następnie krótka dyskusja z pytaniami z sali, ale również tutaj w miarę możliwości postaramy się pytania od Państwa przekazać prelegentom. Nie przedłużając bez zbędnej zwłoki, pierwsze wystąpienie Nikodema Wiprzyckiego pod tytułem Galicja profesora Zbigniewa Frasa, przemiany w Królestwie Galicji i Lodomerii w XIX wieku. Zapraszam i oddaję głos prelegentom. Jeszcze tylko prezentację. Dobrze, tak. Jak już zostało wspomniane, tematem mojego wystąpienia będzie przede wszystkim Galicja i Lodomeria w XIX wieku. Moje wystąpienie w większości oparłem o pracę świętej pamięci profesora Zbigniewa Frasa. I nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do spaceru po historycznym szlaku Galicji w XIX wieku, wytyczonym już przez profesora Zbigniewa Frasa. Tak na początku wypadałoby wspomnieć o samym obszarze Galicji i jakie obszary ona właściwie obejmowała, zarys terytorialny mniej więcej tej krainy. I tak jak mamy na przedstawionej mapie, główny obszar Galicji to przede wszystkim ten zaznaczony kolorem czerwonym. I również te daty 1779-1783. Galicja, większość swoich terenów już została nakreślona po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku. Kolejne rozszerzenia nastąpiły już po trzecim rozbiorze, ale były to jedynie chwilowe zdobycze. Wtedy została ustanowiona tak zwana Nowa Galicja, Galicja Zachodnia. W 1803 roku nastąpiło krótkotrwałe połączenie obu Galicji, a w 1809 roku już ta Nowa Galicja odpada na rzecz Księstwa Warszawskiego. Również w późniejszym okresie odpadnie również Bukowina. I tak właściwie będzie nam się prezentować ta nasza właściwa Galicja. Wypada również wspomnieć o tym, jak to był zróżnicowany teren. Bowiem Galicja to obszar zamieszkiwany przez ludność polską, ludność żydowską i ludność rusińską. Później przekształconą w ludność ukraińską. Również będziemy mieli w Galicji do czynienia z osadnikami czeskimi i niemieckimi. Na tej mapie mamy przedstawiony mniej więcej zasięg, jaki obejmował zamieszkanie ludności polskiej i owej ludności ruskiej. Jak widzimy, Galicja Zachodnia to przede wszystkim ludność polska, zamieszkiwana w większości przez Polaków, osoby posługujące się językiem polskim. Na terenach pogranicznych mamy pewną mieszankę. W okolicach Jarosławia jest to dominacja ludności polskiej, ale już okolice Sanoka, Przemyśla to dominacja ludności ruskiej. Dalej na wschód mamy praktycznie właściwie całą dominację tej ludności ruskiej, rusińskiej, później określonej ludnością ukraińską. Z samym rozmieszczeniem ludności wiąże się również nie tyle mapa językowa, ale mapa wyznaniowa. I to się dość pokrywa z tym stereotypem Polak-katolik, a Rusin, Ukrainiec będzie greko-katolikiem.
Tereny zachodnie to przede wszystkim dominacja wyznania rzymskokatolickiego, a tereny wschodnie to wyznanie grecko-katolickie. Miesza się to w miastach, bowiem tam miasta na obszarze Galicji Wschodniej to przede wszystkim ludność polska, ale skupiska miejskie. Ludność wiejska to właśnie ta rusińska. Tu również w Galicji Zachodniej, tak zachodniej jest ta domieszka tej właśnie ludności grecko-katolickiej, wyznającej grecko-katolicyzm rusiński, ale to na pograniczu i tak bardziej na południu. Pojawia się nam również kwestia wyznania mojżeszowego i ludności żydowskiej. One przede wszystkim w całej Galicji będą skupiać się wokół ośrodków miejskich. Ewentualnie gdzieś na wsiach może się pojawiać, bowiem oni będą tymi, którzy prowadzą karczmy, którzy zajmują się handlem i napędzają gospodarcza miasteczka, miasta większe już, bardziej znaczące galicyjskie i niejako tą gospodarkę wsi. Również mamy na tej mapie wspomniane o wyznaniu ewangelickim, bardziej wiążącym się już z osadnikami niemieckimi, sprowadzanymi przez administrację austriacką na obszary Galicji. Kolejną ważną rzeczą jest sam stan gospodarczy Galicji. Austriacy zdobywając właściwie te nowe tereny, bez wystrzału notabene, bowiem Galicja jako znaczący obszar Rzeczypospolitej właściwie oddał się bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Jedyną wzmiankę, jaką mamy o jakiejś, można powiedzieć, niezadowoleniu z faktu rozbioru, to tyle, że Rada Miasta Lwowa poprosiła o możliwość wyłączenia ich z uroczystości przysięgi na rzecz nowego władcy. Oczywiście władze austriackie nie zgodziły się na to i sam Lwów musiał uczestniczyć w tych uroczystościach i przysięgać na nowo wierność już cesarzowi Austrii. I tak już tym tytułem takiego lekkiego zarysu chciałbym powiedzieć przede wszystkim o gospodarce. Stan wsi był wręcz fatalny. Galicja to przede wszystkim zacofany obszar, nigdy nie nadganiający tej prężnie rozwijającej się Austrii, pozostanie do końca również peryferium jedynie Imperium Habsburgów. Miasta zresztą stały na podobnym poziomie, również przemysł jakikolwiek leży. Jedynie to można powiedzieć o napędzaniu przez właśnie kupców żydowskich jakiegokolwiek handlu, ale tak to no jest tragicznie. To dopiero, zresztą Austriacy również będą mieli z tym sami kłopoty, bo będą chcieli zreformować to, a napotka się to z oporem szlachty, którzy dalej będą wierzyć w wydajność folwarków. No i jeszcze przy okazji szlachty i ich folwarków mamy do czynienia z dalej panującą tam pańszczyzną, którą Austriacy starają się powoli reformować, uwalniając chłopów od pracy w niedzielę, ograniczając też liczby godzin pańszczyzny i starając się umożliwiać jakby kariery też samym mieszkańcom wsi. Mamy wiele przypadków, gdzie synowie chłopów wyjeżdżali, żeby uczyć się, a po pewnym czasie ten właściciel nakazywał owemu uczniowi powrót na odrabianie pańszczyzny. I właśnie sam kłopot pańszczyzny również przyczynia się do tych burzliwych lat 40. XIX wieku. Mamy bowiem do czynienia z tak zwaną rabacją galicyjską i jeszcze wcześniej związaną między innymi powstaniem krakowskim. W 1815 roku powstaje tak zwane miasto, wolne miasto Kraków, ta Rzeczpospolita Krakowska. I na tym obszarze tam pojawiają się spiskowcy, między innymi Edward Dębowski, którzy planują utworzenie tego zrywu narodowościowego obejmującego trzy zabory. Kończy się to mizernie właściwie. Większość bardziej energicznych przywódców rewolucyjnych zostaje aresztowanych. Sam Dębowski zostaje tam w Krakowie i próbuje zorganizować tą
procesję mającą na celu pozyskanie dla powstania chłopów. Kończy się to pacyfikacją przez wojska austriackie i upadkiem powstania. A przechodząc do samej rabacji galicyjskiej, no to obejmowała ona dość niewielki obszar, co jest zaskakujące, bowiem samo wydarzenie, te krwawe zapusty dochodzą tylko na obszarze Tarnowszczyzny i okolic Limanowa. Za przywódcę tego zrywu przeciwko szlachcie uznaje się Jakuba Szele, związanego właśnie z wsią Smarzowa, nie cieszącego się dobrą opinią, bowiem wspomniane było, że znany z pijaństwa, spalenia majątku ojca i zabicia żony. Innym przywódcą miał być Koryga, który działał na obszarze tej Limanowa. Z rabacją galicyjską też wiąże się to, że do tego przyczynił się sam burmistrz Tarnowa, Brain, który miał podburzać tych chłopów i mówić im, że Polacy szykują powstanie i przywrócą pańszczyznę, jeszcze gorzej będzie. A wypada tu również zaznaczyć, dlaczego właśnie objęła tylko obszary Tarnowszczyzny. Wtedy Wisłok właściwie wylał i mieliśmy do czynienia z klęską żywiołową. I ci chłopi, którzy już byli tak nie dość, że tym zdenerwowani, do tego ucierpiały ich majątki, wiele osób też straciło życie przez to, no są praktycznie sfrustrowani. I do tego jeszcze podburzanie przez Braina, dochodzi do tego, że ci chłopi już stają przeciwko szlachcie polskiej. Również wydarzenia są jeszcze z 1848 roku. Mamy w samym Krakowie przecież zamieszki, które kończą się bombardowaniem miasta przez wojska austriackie i tym ta rewolucja w Krakowie kolejna kończy się. We Lwowie również mieliśmy do czynienia z takimi wystąpieniami. One również się zakończyły dość szybko, bo Polacy domagając się może rozszerzenia jakichś praw swoich, tak, zainspirowani tym, co się dzieje w całej monarchii habsburskiej, wychodzą z petycją. Kończy się tym, że jedynie co, to zostają zwolnieni więźniowie polityczni, a tutaj gubernator galicyjski Franz Stadion wykazuje się tą wieczną zasadą divide et impera, dziel i rządź, żeby przykrócić ambicje Polaków, poszerza właściwie wolności ludności ruskiej. Mówi się, że to on był wynalazcą narodu ukraińskiego, co jest oczywiście nieprawdą, bo ta ich świadomość, że są kimś odrębnymi, już była zakorzeniona nieco wcześniej, a to się rozwinie jeszcze później, już w latach 60. W dobie autonomii galicyjskiej. I tak po wydarzeniach z 1846 Królestwo Galicji zostaje poszerzone o wolne miasto Kraków, Rzeczpospolitą Krakowską. Tu mam wymienione herby najważniejszych miast galicyjskich i jest właśnie Kraków wśród nich. Opowiadając o Galicji, nie można nie wspomnieć o silnej roli Kościoła, bowiem wcześniej jeszcze za Rzeczypospolitej ta ziemię i niewydolność państwa funkcję przejął Kościół właściwie, tę większość funkcji państwowych, co zaskoczyło Austriaków, którzy najpierw starali się utemperować Kościół, później zdając sobie sprawę, jaką on rolę odgrywa w Galicji, zdecydowali się jednak na poszerzenie jego wpływów i pozwolenie na działania reformatorskie. Wielu również z hierarchów kościelnych było zaangażowane w życie polityczne i jednym z nich jest właśnie Albin Dunajewski, metropolita krakowski z przeszłością spiskową. Mamy tutaj Grigorija Jechimowicza, metropolitę przemyskiego zaangażowanego w kształtowanie się tożsamości ukraińskiej. Był on również zwolennikiem podziału Galicji ze względu na etniczność, żeby był podział na polską i tą ruską. Również Galicja w zapanowaniach Habsburgów, to jest rozwój szkolnictwa. Mamy bowiem powstanie biblioteki Ossolińskich we Lwowie. W samym Krakowie jest ten pilna instytucja oświaty, którą jest Gimnazjum Świętej Anny, wychowująca późniejszych wybitnych działaczy.
I warto też wspomnieć o reformie samego szkolnictwa, że starano się jednak ucywilizowywać tę Galicję, żeby likwidować ten analfabetyzm. No i pozostaje pytanie o samą wolność, czyli doba autonomii galicyjskiej. Czy to rzeczywiście była pełna wolności, czy jednak to było ograniczone? Jednak wychodzi na to, że niestety w większości było to ograniczone, bowiem sama autonomia, te prawa, które zyskali w latach 1860-1873, ograniczają się właściwie tylko do języka i administracji. Ale mamy też do czynienia z Sejmem Galicyjskim też i z wolnością tych tworzenia partii politycznych, ale to również wiązało się z samymi przekształceniami monarchii, z osobą ważną w kształtowaniu się autonomii galicyjskiej jest sam Agenor Gołuchowski, gubernator galicyjski, który przyczynia się do poszerzenia praw Polaków. Przy okazji właśnie autonomii, jak i lat jeszcze wcześniejszych, w obszarze Królestwa Galicji i Lodomerii działali wybitni ludzie, którzy starali się uprzemysłowić owy region. No to chociażby mamy w 1879 roku przybyłego Stanisława Szczepanowskiego, który postanawia otwierać zwiększyć wydobycie ropy naftowej na obszarze Galicji. No i również powstają browary w Żywcu, w Okocimiu. I mamy do czynienia również z wieloma odkryciami, no chociażby wynalezienie lampy naftowej przez Łukasiewicza, czy skroplenie tlenu przez Olszewskiego i Wróblewskiego. W Galicji również następuje rozwój kulturalny, rozwój kultury polskiej. Mamy wielu wybitnych malarzy, pisarzy, chociażby Fredrę Wyspiańskiego, wybitnego malarza, Matejkę i wielu innych, na przykład dramatopisarzy jak Lucjan Rydel. No i w tym okresie również rozwijają się instytucje, które pomagają rozwijać te talenty twórcze. No, chociażby mamy Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Doba autonomii to też rozwój czasopism galicyjskich. No mamy oprócz głównych organów, tych czasopism wydawanych przez organy władzy, jak Gazeta Lwowska, rozwijają nam się również czasopisma satyryczne. No mamy chociażby Diabła, Śmieszka, Bicz, Śmigusa. Do tego rozwija się również prasa ukraińska. Mamy wiele czasopism wydawanych w języku ukraińskim, które pomagają w kształtowaniu tej odrębności narodowej. I takim, myślę, charakterystycznym władcą, kojarzącym się głównie z Galicją, jest sam Franciszek Józef I. I jego czasy, te jego liberalne rządy, które na dobre zapisują się w pamięci Polaków, no bo chociażby pozwalają się na tworzenie tych partii politycznych, o których wcześniej wspomniałem, tak mamy również rozwój tych ruchów socjalistycznych. Jest to może nieco temperowane, ale powstają one. No mamy chociaż w 1892 powstaje nam Socjaldemokratyczna Partia Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W latach 1896-97 powstaje Ukraińska Partia Socjaldemokratyczna. Powstaje Stronnictwo Ludowe. I też pierwsza partia chłopska w 1893. Związek Stronnictwa Chłopskiego. I sam Franciszek Józef zapisuje się jako ten dobry dziadek właściwie. Wujaszek, który będzie dobrze wspominany przez Polaków za II Rzeczypospolitej, że on dał nam wolność i on się przyczynił do tego, że myśmy rozwijali się tam. No bo wiele miast również wspomina dobrze Franciszka Józefa ze względu na rozwój kolei chociażby, ale to niestety wiązało się nie tyle z udogodnieniami dla samych mieszkańców, co przygotowaniami pod późniejszą wojnę z Rosją. No, okolice Przemyśla to rozwinięcie i rozbudowa całej sieci fortyfikacji. Festung Przemyśl, również fortyfikacje w obrębie Krakowa.
i wiele innych tego typu przedsięwzięć. Tutaj już tylko na koniec to wspomniane źródła. Jest książka Galicja profesora Zbigniewa Frasa i inne publikacje również dotyczące Galicji. I dziękuję za uwagę i niech nas pożegna ta kawka galicyjska. Dziękuję. Dziękuję bardzo koledze Nikodemowi i bez zbędnej zwłoki pozwolę sobie zaprosić Dawida Hawradyna z tematem Ziemia obiecana, dynamiczny rozwój Łodzi w XIX wieku. Chwilka taka techniczna na załączenie prezentacji. A więc jak było zapowiedziane, tematem mojego wystąpienia będzie Ziemia obiecana, dynamiczny rozwój miasta Łódź w XIX wieku. Tytuł oczywiście nawiązuje do znanej powieści polskiego noblisty Władysława Reymonta, który właśnie opisał rozwój tego miasta, szczególnie potęgę owego miasta w drugiej połowie XIX wieku. A, chyba nie. Nie. To już. Tak, może przełączymy tylko slajdy, będzie wtedy. A więc tak jak mówiłem, temat Ziemia obiecana, dynamiczny rozwój Łodzi w XIX wieku. I tak na wstępie. Co prawda Łódź jest nam znana jako symbol modernizacji XIX wieku na terenach Królestwa Polskiego. Natomiast historia tego miasta jest starsza, ponieważ prawa miejskie Łódź otrzymała w 1423 roku. Nie było to niestety wtedy miasto zbyt duże, nie miało dużej liczby mieszkańców. Właściwie to nawet te prawa miejskie raz były zabierane i wtedy Łódź była przekształcona w wieś. Potem znowu nadawano, między innymi na początku wieku XIX były właśnie takie plany, żeby Łódź odebrać prawa miejskie Łodzi i na nowo uczynić wsią. Natomiast jednak doszło do pewnych potężnych zmian, które spowodowały, że mała mieścina stała się potężnym miastem, prawie półmilionowym, który budził nie tylko podziw w Polsce, ale również za granicą, gdzie zwykło się mawiać, że Łódź to jest polski Manchester. I sytuacja Łodzi po trzecim rozbiorze. Jak wiemy, do trzeciego rozbioru doszło w 1795 roku. Wtedy Rzeczypospolita Obojga Narodów zniknęła z map świata. A w tym czasie Łódź była niewielkim miastem, której liczba mieszkańców oscylowała od 700 do 800. Oczywiście w najlepszych momentach. Było to miasto zdecydowanie zdominowane przez ludność polską. Poza nimi w mieście znajdowali się również Żydzi, którzy według właśnie danych z 1793 roku stanowili 8% mieszkańców. Natomiast w 1808 roku stanowili już 13%. I jak już było wspomniane, idąc dalej, już powiedzmy pierwszy taki etap tego, jak tworzyła się właśnie potęga Łodzi, musimy właśnie na początku XIX wieku i głównie za sprawą Królestwa Pruskiego.
bo wtedy, jak wiemy po trzecim rozbiorze, ziemie, na której dzisiaj leży Łódź, nie leżały w obrębie Królestwa Polskiego, które wtedy nie istniało, nie były nawet terenami zajętymi przez Imperium Rosyjskie, jak to będzie właśnie po Kongresie Wiedeńskim. Były to natomiast ziemie należące do Królestwa Pruskiego i właśnie tutaj owe państwo, szczególnie w latach 1801-1806, przeprowadziło akcje kolonizacyjne, które miały właśnie zaludnić owe ziemie, które miały bardzo dobre warunki do tego, natomiast z pewnych przyczyn nie było właśnie w tym regionie zbyt dużej populacji. I w tym okresie do królestwa, do przyszłych ziem Królestwa Polskiego przesiedlono aż 260 tysięcy osób pochodzenia niemieckiego, którzy potem będą stanowili znaczną właśnie część miasta Łódź. No i właśnie, jak już było wspomniane, ten Ład Wiedeński właśnie po roku 1815 zmieniły się kompletnie granice, utworzono Królestwo Polskie. Łódź znalazła się właśnie w obrębie tego Królestwa Polskiego, które zostało połączone Unią Personalną z Rosją. Natomiast sytuacja nie zmieniła się w przypadku ludności niemieckiej, która przybyła na tę ziemię niecałą dekadę wcześniej, ponieważ oni nie mieli już do czego wracać do Prus, ponieważ wszystkie swoje majątki zostawili, postanowili rozpocząć nowe życie na tych ziemiach. I stąd na tych terenach można było doliczyć się właśnie dużego odsetku osób pochodzenia niemieckiego. I historię Łodzi w XIX wieku można podzielić na dwie akcje kolonizacyjne zakrojone na dużą skalę. Pierwsza akcja kolonizacyjna miała miejsce w latach 1820-1842. W 1820 roku Rajmund Rembieliński dokonał przejazdu po województwie mazowieckim. Było to odgórne polecenie Józefa Zajączka, ponieważ istniało wtedy poważne plany stworzenia potężnego ośrodka sukienniczego właśnie na tych terenach. I kandydatów wśród miast było kilka. Na początku był to Zgierz, potem była to Łęczyca. Ale w końcu stwierdzono, że idealnym miejscem na to będzie Łódź, między innymi poprzez to, że były tam spore zasoby wody, okolice były porośnięte lasami. No i było też równie dużo wolnych terenów, żeby ta ludność mogła tam zamieszkać. No i tutaj jeszcze warto, no jak mówię, wspomnieć, że mimo wszystko ta Łódź mieszkańców nawet nie miała powiedzmy w liczbie 1000, natomiast przykładowo taka Łęczyca miała około 15 tysięcy mieszkańców w tamtym okresie. I właśnie pierwsza kolonizacja, szczególnie natężona w latach 1822-1830 i w 1830 roku odnotowano, że w mieście pojawiło się 539 rodzin o fachu tkactwa z 1000 rodzin, które w tym czasie przybyły. I w latach 1820-1842 liczba łodzian wzrosła aż 26-krotnie z 767 liczby do 20 tysięcy. I była to właśnie ta ludność głównie pochodzenia niemieckiego. I wtedy również do Łodzi poprzybywały takie rodziny, które potem będą stanowiły tą elitę, między innymi rodzina Heizertów, Richterów, Heinzlów, Kindermanów i Hofrichterów, czyli założycieli wielu właśnie fabryk, których dzisiaj powiedzmy można zobaczyć na terenie Łodzi, czy właśnie jakieś willi, w których mieszkały owe rodziny. Druga akcja kolonizacyjna miała miejsce w latach 1864-1914. I w tym okresie liczba mieszkańców zwiększyła się z 40 tysięcy do 477 tysięcy w najlepszym momencie. Był to fenomen, nawet nie na skalę polską, ale fenomen na skalę światową, jeśli chodzi o rozbudowę miasta i napływ owej ludności. Ale przede wszystkim charakterystycznym było to, że Łódź była miastem wielonarodowościowym. Nie dominowała tam jedna narodowość, na co właśnie wpływ miało kilka czynników.
Jeśli chodzi o ludność polską, ona przede wszystkim napływała na samym początku właśnie tej drugiej akcji kolonizacyjnej od 1964 roku. Wiązało się to głównie z tym, że przemieszczali się do miasta ludzie pochodzenia szlacheckiego, którzy powiedzmy utracili majątki w efekcie właśnie powstania styczniowego wobec właśnie represji carskich. Więc musieli po prostu szukać nowego sposobu na zarabianie podczas swojego życia, więc musieli po prostu udać się do Łodzi. Były to też również nie tylko osoby stanu szlacheckiego, ale po prostu osoby z terenów wsi czy mniejszych miast, które liczyły właśnie, że Łódź stanie się taką ziemią obiecaną dla nich. Natomiast również przeprowadzały się tu kobiety, najczęściej wdowy właśnie po powiedzmy właśnie po powstańcach, którzy zginęli w powstaniu styczniowym, ale oprócz Polaków w mieście pojawiła się również ludność żydowska. Po raz pierwszy zaczęła pojawić się w dużej ilości w latach 50. XIX wieku i wtedy ludność żydowska napływała z różnych terenów Królestwa Polskiego, szczególnie z mniejszych miast. Natomiast jeszcze w późniejszym okresie, w latach 80. XX wieku, nadeszła kolejna fala przepływu Żydów, tym razem z Europy Wschodniej. Z Litwy, z Ukrainy, z dzisiejszej Białorusi. Przybywali również w mniejszej ilości Ukraińcy czy Rosjanie, którzy właśnie też liczyli na polepszenie swojego losu. Przybywali również masowo Niemcy z terenów Królestwa Pruskiego, a potem Cesarstwa Niemieckiego. I teraz przyczyny dynamicznego rozwoju Łodzi. Przede wszystkim specjalny status miasta gospodarczego, który obowiązywał przez cały okres zaborów, właśnie zgodnie z zarzuceniem Zajączka. Na dodatek niemieckie rodziny, które jeśli ściągały się już do miasta, miały pach kacki w ręku, który właśnie stał się rzeczą rozpoznawalną w mieście, właściwie sensem istnienia tego miasta. Rozwój rynku wewnętrznego, do którego przyczynił się wzrost podaży pieniądza i rozwój instytucji kredytowych w XVIII wieku. Ale jeszcze równie ważnym jest to, że Łódź była jednym z pierwszych przystanków, które otwierały się na rynek dawnych ziem I Rzeczypospolitej, ale również miast, które leżały na terenach Imperium Rosyjskiego. Mówimy tu głównie właśnie o Petersburgu i Moskwie. I to, co było charakterystyczne, szczególnie w drugiej akcji kolonizacyjnej, czyli wytwarzanie produktów tanich w dużej ilości, zarazem mniej wytrzymałych, to właśnie było coś, co preferowała ludność pochodzenia żydowskiego. Ale również w późniejszym okresie ludność niemiecka, która z początku jednak była ku tej drodze, powiedzmy, bardzo niechętna. Ale no, jak się okazało, ludność żydowska miała nosa do interesów, sprzedając właśnie takie tanie produkty w dużej ilości, mogła wygryźć z interesu tych, którzy chcieli stawić na jakość dużo lepszą, ale zarazem droższą w wykonaniu. I również to, co stało się charakterystyczne dla Łodzi, czyli wytwarzanie rzeczy półbawełnianych, które w powstaniu listopadowym, po upadku właściwie powstania listopadowego, przestało odgrywać jakieś wyroby bawełniane, nie miały już takiego znaczenia. A tutaj jeszcze szczególnie kryzys bawełniany, który wynikał z wybuchu wojny secesyjnej, spowodował, że Łódź zyskała właśnie na znaczeniu dzięki temu, że produkowała produkty, które zawierają dużo mniej bawełny. I teraz spis właśnie ludności Królestwa Polskiego z 1897 roku. Tutaj 10 najważniejszych miast, które tylko myślę, to ten spis tylko potwierdza, jaką Łódź było silnym miastem, bo tylko Warszawa miała dużo więcej mieszkańców jako stolica. Łódź miała 314 tysięcy. Potem już na trzecim miejscu Lublin, który ma 50 tysięcy i tak naprawdę kolejne miasta coraz mniej, więc zdecydowanie udowadnia to, jaką Łódź miała siłę w tamtym okresie. No tak, ale to, co trwa dobrze, nie może trwać niestety wiecznie i w latach 90. Rozpoczął się kryzys w Łodzi i pierwszym takim poważnym przejawem tego kryzysu mieliśmy w roku 1892, dnia 2-8 maja,
kiedy doszło do tak zwanego buntu łódzkiego, w efekcie wojsko otworzyło ogień do ludzi, zginęło 5 osób, 300 zostało rannych. No plus jeszcze zginęło około 100 osób pochodzenia żydowskiego, które zginęły w trakcie pogromu na Bałutach 5 maja 1892 roku. Ale to tak naprawdę był dopiero taki początek problemów, jakie nastały w Łodzi, a nawet powiedzmy problemów, które nastały na całych terenach powiedzmy Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. W styczniu 1905 roku właśnie robotnicy z Łodzi zaczęli strajkować właśnie na sytuację, jaką miała przez sytuację, jaką miała miejsce w Petersburgu 22 stycznia, tak zwana Krwawa Niedziela. I w jej wyniku właśnie robotnicy w Łodzi 26 stycznia zaczęli strajkować. Pierwszy właśnie strajk miał miejsce w tak zwanej Białej Fabryce Ryszarda Geyera. Natomiast dosyć szybko zaczęli przyłączać się do tego pracownicy innych fabryk. 28 stycznia wybuchł ogólnopolski strajk w szkołach przeciwko rusyfikacji, a w lutym dołączyli do niego uczniowie z Łodzi. I cała kulminacja tego wszystkiego nastała w maju i w czerwcu. Wtedy już w Łodzi strajkowało ponad 30 tysięcy robotników, a wiele fabryk ogłosiło lokal, na przykład fabryka Heinzela. 18 czerwca kozacy dokonali ataku na robotników, którzy wracali z demonstracji w lesie Łagiewnickim. Natomiast 3 dni później sytuacja powtórzyła się tym razem na pogrzebie ofiar, które właśnie zginęły 3 dni wcześniej. I to doprowadziło do wybuchu powstania łódzkiego, które trwało od 22 czerwca do 24 czerwca 1905 roku. W jej wyniku właśnie wybuchu tego zrywu zginęło 200 robotników. 25 czerwca wojsko carskie obecne w Łodzi ogłosiło, że sytuacja jest opanowana. I tutaj szybkie stłumienie powstania mogło wynikać z tego, że strajkujący często walczyli między sobą. Tutaj chodzi o to, że często ścierały się bojówki socjalistyczne i bojówki, które wspierały endecję, czyli narodową demokrację. Ale mimo tego można uznać, że powstanie łódzkie przyniosło pewne korzyści. Dokładniej utrzymano między innymi 10-godzinny dzień pracy, który już wcześniej wywalczyli sobie robotnicy, czy zezwolono w szkołach prywatnych na nauczanie języka polskiego. I na zakończenie właśnie tutaj się uznaje wśród historyków, że Łódź umownie, ten okres, ten prężny rozwód Łodzi zakończył się w 1914 roku, chociaż miasto, wiadomo, odgrywało niebagatelną rolę jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, potem PRL-u, ale mimo wszystko to już nie była tak silna pozycja, jaką Łódź mogła poszczycić się w XIX wieku, gdzie do dziś jest właśnie symbolem polskiej modernizacji właśnie XIX-wiecznej. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Bibliografia. Bardzo dziękujemy. I już ostatnie wystąpienie w tym panelu przedstawi kolega Damian Drzazga z wystąpieniem Wojna na peryferiach. Francusko-polskie plany wojny w 1809 roku na terenie Księstwa Warszawskiego. Zapraszam.
czy martwy. Było udostępnione, czy udostępniasz jeszcze ekran? Mm-hmm. Nie, nie udostępniam. Okay. Możesz całość ekranu, bo jak włączysz na pełny, żeby było widoczne. Dobra, powinno być w porządku teraz. Dzisiaj mam zamiar przedstawić moim zdaniem dość interesujące zagadnienie, które pokazuje, w jaki sposób na początku księstwa warszawskiego, to znaczy w latach 8, 9 czy 7, działała instytucja wojskowa, która zajmowała się m.in. planowaniem wojennym. To znaczy, podstawowy problem przy zajmowaniu się tą tematyką jest fakt, że na początku działalności księstwa bardzo enigmatycznie było zarysowane kompetencje jednego od jakiegoś tam działu administracyjnego względem drugiego. To znaczy, przykładowo, książę Józef Poniatowski był właściwie równym stopniem z generałem, dwoma generałami dywizji pozostałym, czyli Józefem Zajączykiem oraz z generałem Dąbrowskim. Z tym, że wyróżniało go to, że był ministrem wojny. Natomiast Ministerstwo Wojny zajmowało się między innymi sprawami inwestycyjnymi i tak dalej. Ale nie troszkę głośniej, dobra. Ale nie miało, nie mogło na przykład wydawać poleceń natury organizacyjnej czy natury mobilizacyjnej poszczególnym oddziałom Wojska Księstwa Warszawskiego, a zwłaszcza z dywizji niepodlegającej akurat księciu. Bo trzeba to powiedzieć, że Księstwo Warszawskie na początku, to może przejdę do armii, ono składało się z trzech dywizji. To znaczy etatowo mieliśmy konstytucyjnie przewidziane 30 tysięcy żołnierzy zebranych w trzech dywizjach generała, prawda, Poniatowskiego, Zajączka oraz Dąbrowskiego. Z tym, że no, te dywizje one były uszczuplane. To się wiązało z tym, że po roku 1967, po wojnie 1967 roku po prostu należało w jakiś sposób pozbyć się tych jednostek nieregularnych z wojska, czyli pospolitego ruszenia, kawalerii narodowej i tak dalej, żeby ten rzeczywiście etat wojska był osiągnięty na stopie 30 tysięcy żołnierzy. To się rzeczywiście udało i stopniowo wyłączano te takie jednostki nieregularne, zastępowano je właśnie pułkami regularnymi. Natomiast no, Księstwo Warszawskie po prostu nie wyrabiało ekonomicznie. Znaczy ludzi było za dużo, a pieniędzy było za mało. I zwrócono się do Napoleona z prośbą, żeby przejął trochę pułków na swój żołd i rzeczywiście wziął. Z tym, że no właśnie, trzeba było jakieś zapłacić, prawda, za ten dług. I z tych 30 tysięcy żołnierzy zebranych w trzech dywizjach, no na przykład trzeci pułk piechoty żółtowskiego musiał udać się do Hiszpanii w ramach dywizji iberyjskiej. Kolejno, potem siódmy pułk Sobolewskiego również musiał udać do Hiszpanii w ramach dywizji iberyjskiej. Dziewiąty pułk księcia Słukowskiego również musiał udać do Hiszpanii w ramach dywizji iberyjskiej. Ponadto z dywizji generała Zajączka wyłączono czwarty pułk strzelców konnych, który musiał się udać na Pomorze. W ramach reorganizacji Wielkiej Armii w roku 8, czy tak mniej więcej w połowie, kiedy wiedziano, że ta wojna z Austrią się zbliża, jest nieuchronna oraz Napoleon działa w Hiszpanii, to postanowiono przesunąć korpusy Wielkiej Armii bardziej na zachód, w związku z czym zluzowały się te pułki, które były w Księstwie Warszawskim. Na miejscu dwóch pułków francuskich, które stacjonowały w Gdańsku, należało oddać pułk 10, 11 z dywizji Dąbrowskiego w ramach garnizonu Gdańska, czyli Dąbrowicz, Antoni 10 pułku oraz 11 pułku Milżyński musieli udać się w charakterze garnizonu Gdańska. Ponadto 5 pułk piechoty księcia Michała Radziwiła został na połowę właściwie rozdzielony między twierdzę w Głogowie oraz twierdzę w Częstochowie. Także widzimy, że z tych 30 tysięcy żołnierzy de facto do marszu było gotowych na początku lutego no nawet nie 15 tysięcy żołnierzy. Także połowa armii ona była detaszowana albo w Hiszpanii, albo gdzieś na zachodzie Europy, albo stanowiła garnizony twierdz, których nie można było ruszyć. Bo na przykład 12 pułk piechoty Weissenhofa, on również stanowił garnizon twierdzy, natomiast nie można było dysponować, znaczy można było gdzieś posłać, wysłać, natomiast te pułki na przykład w Gdańsku, czy w Głogowie, Częstochowie, nie w Częstochowie jeszcze nie, ale w Gdańsku one były po prostu nie do ruszenia. Dlatego dysponowano około siłą 15 tysięcy żołnierzy, z czego należy jeszcze pod uwagę pewne tarcia w dowództwie najwyższym, znaczy konflikt Zajączek, Poniatowski, Dąbrowski. Ponadto Dąbrowski się wycofał z wojska, złożył dymisję, prawda, bo jak zobaczymy na jego dywizję biedną, to został tylko Weissenhof, który jest w Gdańsku oraz Turno. I Dziewanowski, czyli jeden pułk piechoty, dwa pułki kawalerii. De facto cała dywizja Dąbrowskiego po jego dymisji przeszła pod kompetencje księcia Poniatowskiego. Choć kolejny problem, to znaczy de facto
minister wojny, tak jak powiedziałem na początku, nie mógł rozporządzać dokładnie lokalizacją jednostek, ani wydać im rozkazów takich pokroju przykładzi operacyjnych dzisiaj. To było w gestii marszałka Dawu, który został tutaj na terenie Księstwa Warszawskiego wyznaczony jako zwierzchnik największej siły zbrojnej. Powiedział lapidarnie Napoleon i Lucera Sarzetus, prawda, że będzie rządzał wszystkim. To był problem, ponieważ do końca znalazł się w sytuacji, w której mamy jakiś problem związany z naturą wojskowości. I nie może być fakt na przykład, że generał Aksamitowski w korespondencji Poniatowskiego jest ten fragment, w którym on skarży się na Poniatowskiego do Dawuta, a Dawu odsyła list Poniatowskiemu, że to jest, prawda, że tego nie interesuje, to jest jego kompetencji. Powiedział, że taką skargę należy złożyć do króla Saskiego, Fryderyka, prawda, i w związku z tym no, powstawały takie nieporozumienia. Ponadto instytucja, która zajmuje się generalnie planowaniem wojennym, czyli sztab generalny z generałem Stanisławem Fiszerem na czele, ona powstała już po roku 7, prawda? Czyli de facto ona dopiero rozpoczynała swoją działalność wtedy, kiedy już musiała być najbardziej wykorzystywana do planowania tej wojny. Także może tyle bym powiedział na temat samej armii księstwa, które rzeczywiście tworem, no byśmy powiedzieli, bardzo skomplikowanym i niejednoznacznym, ponieważ można oczywiście wskazać, że składało się z znakomitych oficerów, na przykład nie wiem, generał brygady Sokolnicki, Różniecki, Biegański i tak dalej, którzy mają jeszcze rodowody, że tak powiem, karier wojskowych sięgający insurekcji kościuszkowskiej czy wojny polsko-rosyjskiej. Mamy też oficerów z innych armii, na przykład Jan Krukowiecki z armii austriackiej, Sowińskiego jeszcze nie ma, ale Sowińskiej armii pruskiej potem i tak dalej, i tak dalej. Także to są rzeczywiście ludzie, którzy bardzo trudno ocenić, znaczy ich kompetencje oraz ich wartość bojową też. Teraz drugiego aspektu, który jest nieodzowny, jeżeli chodzi o wojenne planowanie, to znaczy teren i stosunek terenu do zaimplementowanych rozwiązań natury taktycznej. Znaczy, Księstwo Warszawskie miało bardzo nienaturalne granice. Widzimy ta granica północno-wschodnia z okręgiem, właśnie bez okręgu białostockiego, tam uciekająca w stronę Suwałk, ona jest bardzo trudna do obrony. Widzimy, tutaj nie ma rzek praktycznie, nie ma też twierdz, a ta granica jest z Imperium Rosyjskim dość długa. I to było bardzo problematyczne dla Księstwa Warszawskiego i na szczęście nie przewidywano, czy znaczy przewidywano, potem to odrzucono wariant z Rosją, wojny z Rosją. Gdybyśmy walczyli z Rosją albo mieli walczyć z Rosją w roku 9, no to była bardzo, bardzo trudna wojna. To już nawet nie chodzi o liczebność, ale przede wszystkim o ukształtowanie terenu i możliwości, jakie on nam daje. Następnie mamy bardzo długą granicę pruską. Widzimy, ona się rozciąga od północy księstwa, ucieka potem ku zachodowi, spada na południowy zachód. To było łatwiej, ponieważ mamy przede wszystkim linię rzeki Warty oraz mamy też twierdzę w Toruniu i bardzo dobrze logistycznie połączoną Wielkopolskę. Także tu można było w jakiś sposób się na tej granicy południowo-zachodniej oraz zachodniej bronić. Ponadto no był ten plus, że Prusy po roku 6-7 były na tyle zniszczone i obłożone kontrybucjami wojennymi, że nie były w stanie de facto zmobilizować jakiegokolwiek wysiłku wojennego i zagrozić realnie księstwu. Dlatego ta granica pruska, która rzeczywiście była bardzo dobrą z uwagi na jej rozległość, no w zasadzie z wojennego planowania było wyłączona. Oczywiście, jak zobaczymy korespondencję Poniatowskiego, to widzimy bardzo wyraźnie, że tam dochodziły do niego meldunki o jakichś niepokojach w granicy pruskiej. Natomiast no, nie traktowano tego poważnie. Ponadto na terenach monarchii pruskiej stacjonował trzeci korpus marszałka Dawu, prawda, z znakomitymi dywizjonerami jak Friant, jak Bourrier, jak Goudin. Oraz pierwszy korpus marszałka Bernadotte. Także to były pokaźne siły francuskie, które paraliżowały wszelkie ruchy wojsk pruskich. To po prostu było niewykonalne, aby Prusy mogły się w roku 9 pokusić o interwencję. Z punktu widzenia takiego czysto wojennego, bo politycznego to jest inna sprawa. Dalej, mamy granicę jeszcze austriacką. Ona jest też bardzo taka nienaturalna, ponieważ ona się opiera o linię rzeki Pilicy. I ponadto co jest najbardziej problematyczne w tej granicy, jeśli to będzie bardzo wyraźne w kontekście planowania wojennego w księstwie, to jest to, że od najkrótszego momentu z Pilicy do Warszawy to jest jakieś 2 dni marszu, no może dla armii austriackiej 4 dni marszu. W związku z czym no, Warszawa zawsze była naturalnym obiektem operacji armii austriackiej. Ponadto ona jest, granica austriacka jest osłonięta tylko i wyłącznie przez małą, bardzo małą twierdzę w Częstochowie, która z racji na swoje takie bardzo nienaturalne położenie w kontekście granicy tej na Pilicy była problematyczne, o tyle trzeba było widzieć mały jakiś tam grupę, która by zajęła się paraliżą tej twierdzy częstochowskiej, co było bardzo widoczne w wojnie 9 roku. Rzeczywiście tą Częstochową się długo męczono i de facto pracę obronili w Częstochowie. Także major Stuart, który tam zarządzał tą twierdzą, rzeczywiście obronił się, a nawet potem zaczął działać zaczepnie w związku z walką z Austriakami. Bardzo istotne są role twierdz
przede wszystkim twierdzę na Wiśle. Kontrola Wisły była niezmiernie ważna w kontekście wojny z Austrią, ponieważ przejście na stałe na Wiśle są właściwie trzy na tym odcinku. To jest Toruń Polski, gdzie jest Polski 12 Pułk Piechoty, jest Warszawa z przejściem na Pradze oraz jest Sandomierz w widłach Wisły i Sanu. Z tym, że Sandomierz oczywiście jest w rękach Austriacji, dlatego no, niezbędne było przejście tej Wisły, utrzymanie stałego przejścia na Wisłę. Zobaczymy zmagania w 9 roku. To de facto się właśnie do tej trzeciej fazy, jak to w odrębnie Pawłowski, one się skupiały na walkach o Wisłę, których koniec końców się nie udało Austriakom tego przejścia stałego na Wiśle, no może potem, ale na początku na pewno się nie udało stałego przejścia na Wiśle przejąć. Mamy rolę tak zwanego trójkąta twierdz, który był ubóstwiany przez Napoleona i późniejszych polskich teoretyków, na przykład Chrzanowskiego w powstaniu listopadowym, z którego trochę się śmiał Prądzyński, prawda? Czyli trzy twierdze. W Pradze, czyli ta warszawska na prębrzegu Wisły, między Bugiem a Narewem, czyli twierdza w Sorocku oraz twierdza w Modlinie, która tworzy taki trójkącik. Nie wiem, czy widać kursor, czyli tutaj mamy Pragę, tutaj mamy Serock, a tutaj mamy Modlin. W oparciu o ten trójkąt można było prowadzić jakiekolwiek działania zaczepne w kierunku północno-wschodnim, ewentualnie prowadzić jako punkt oparcia na kierunku południowym. Ponadto, jak powiedziałem, twierdza w Częstochowie, która miała to takie zadanie odciągające pewną siłę nieprzyjaciela, która by uderzała z kierunku północnego od Pilicy, oraz twierdza w Toruniu, która w planowaniu wojennym księstwa, ona właściwie była takim punktem obserwacyjnym względem tego, co może być z Prus. Ponadto marszałek Dabusia bardzo negatywnie wyraża na temat twierdzy w Toruniu, że garnizon twierdzy w Toruniu, on często pisze, że jest fertę reżimą, czyli słaby pułk, 12, chodzi oczywiście o liczebność, a nie o jej wartość bojową. Ponadto, co umyka polskim historykom, to, że w Toruniu stanął jeszcze jeden batalion saski, prawda, który w zasadzie on jest nieobecny w polskich opracowaniach, a są dwa aż, które traktują fragmentarycznie o tym planowaniu wojennym, i ten pułk, ten batalion saski umyka polskim historykom. Także przejdźmy może dalej. Pierwsze wytyczne marszałka DW, one sięgają sierpnia i września roku 8. Ono było opracowane na wypadek wojny z Rosją. To znaczy mamy czas przed zjazdem erfurckim, w związku z czym Napoleon jeszcze nie jest pewny co do niewystąpienia Aleksandra przeciwko niemu. To znaczy zakładano, że Rosjanie rzeczywiście mogą wyjść zaczepnie w ruchu z kierunku księstwa warszawskiego. I tutaj, jak widzimy bardzo wyraźnie, mamy dwa pułki francuskie na granicy z Austrią, rozciągając się na lewym brzegu Pilicy. One były skoncentrowane w Częstochowie i Sieradziu. Ich zadanie właśnie było sondowanie, czy coś z tego kierunku nie odchodzi. Ponadto mamy zgrupowanie wojsk w obrębie Warszawy, które miały w sytuacji zagrożenia ze strony rosyjskiej udać się szybko na linię rzeki Narew i bronić przeprawy na Narewie. Ewentualnie, kiedy Rosjanie zdobędą tą przeprawę na Narewie, to cofnąć się na linię Wisły, ewentualnie opierać się o twierdzę w Sorocku i w Modlinie i na podstawie tego po prostu przetrwać. 12 pułk piechoty w Toruniu, jak powiedziałem wcześniej, ma sądować, co się dzieje na granicy pruskiej. Ponadto zakłady kawalerii z pułku z dywizji Dąbrowskiego miały kontrolować, czy coś nadciąga z kierunku północno-wschodniego. I druga dywizja generała Zajączka, która się środkowała w Kaliszu, miała stanowić odwrót dla działającej pierwszej dywizji, właściwie dywizji sasko-polsko-francuskiej działającej na Narewie. Ponadto marszałek DW znajdował się w odległości 5-6 marszy od Warszawy, w związku z czym głównym celem tego planu operacyjnego było po prostu przetrwanie. To znaczy, jeżeli Polacy utrzymają się 5 dni, to nagle z armii księstwa, która oscyluje na terenie dookoła z tymi dwoma pułkami francuskimi, powiedzmy jakieś 18 tysięcy żołnierzy, nagle się robi 100 tysięcy żołnierzy i Rosjanie mają poważny problem, bo działa przeciwko nim elita armii, wielkiej armii, czyli trzeci, pierwszy korpus marszałka DW i marszałka Bernadotte. Także to jest charakter, tak jak powiedziałem, opóźniający. I kolejny plan, który marszałek DW zaznaczył, on jest po zjeździe erfurckim, gdzie car Aleksander zapewnił Polonę, że w razie ataku Austrii na Francję, Rosjanie ruszą jej z pomocą. W związku z czym on wycofał Napoleon siły stojące w księstwie warszawskim, francuskie, bardziej na zachód, niejako antycypując tę wojnę austriacką oraz starając się zapełnić luki na Półwyspie Iberyjskim. W związku z czym no, księstwo warszawskie zostało bez wsparcia francuskiego, nie ma już tych nagle 100 tysięcy, prawda, armii francuskiej. Także wszelkie działania zaczepne są w tym momencie niemożliwe. To jest końcówka roku 8. To są właściwie wytyczne bardziej niż plan marszałka DW. To znaczy, podstawa jest taka. Bronimy granicy ze Śląskiem,
sprawdzając, czy się Prusacy nie ruszą, ponieważ no niby się nie ruszyli, natomiast w korespondencji Poniatowskiego jest bardzo dużo meldunków o tym, że Prusacy w jakiś sposób się szykują na granicę ze Śląskiem. Dlatego bardzo ważne było, żeby zabezpieczyć granicę Śląska właśnie tam od wysokości Częstochowy, tak do Krotoszyna mniej więcej. I tym zajęły się pułki z kawalerii z dywizji Zajączka. Ponadto te same pułki kawalerii musiały też patrzeć na granicę z Austrią, na wysokości Plicy, więc Częstochowa-Piotrków. Był patrolowany ten region. Reszta sił została zesetkowana w Warszawie, czyli ten trójkąt, który był na początku, Praga, Serocz, Modlin oraz 12 pułk piechoty w Toruniu. I tutaj nie było już jakiejś wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o ten plan obrony. Przede wszystkim trzeba było wytrzymać. Jeżeli Austriacy, były dwa warianty. Jeżeli Austriacy wejdą, to po prostu my nie wychodzimy z twierdz, działamy, prawda, tam gdzieś tam na liniach komunikacyjnych z tyłu, nie atakujemy, po prostu wytrzymujemy. Jeżeli Austriacy, którzy się grupowali w Galicji, ruszą na główny etap działań ku Niemcom, no to wtedy my wchodzimy do Galicji, zajmujemy najlepiej Kraków, po prostu przenosimy tam wojnę i jak najbardziej męczymy tą Galicję, żeby sprowokować Austriaków do wycofania z sił głównego etapu działań i przerzucenia jakiejś części właśnie do Galicji. Zresztą to były takie dwa plany i przede wszystkim tutaj znowu rolę Warszawy. Pisał do niego Dawuda Poniatowskiego, że najważniejszym właściwie celem jest zatrzymanie Warszawy najdłużej, właśnie najlepiej jak tylko będzie potrafił. Także Warszawa jest tutaj kamieniem węgielnym właściwie każdego planowania wojennego przeciwko Rosji albo Austrii w tym momencie. Następnie mamy misję generała Fischera, ponieważ Księstwo Warszawskie oprócz tych planów operacyjnych prowadziło też zmiany natury taktycznej i organizacyjnej. To znaczy przede wszystkim zmieniono podział pułków na 3 batalionowe oraz zwiększono liczbę żołnierzy w każdej kompanii. Teraz to miało być, nie wiem czy napisałem, nie napisałem, miało być to kampanie bataliony 9-kompanijne. Także 9 kompanii, każda po 140 żołnierzy, przy czym Napoleon się zgodził wziąć na swój żołd 45 żołnierzy z każdej kompanii. To w jakiś sposób odciążało i tak już bardzo mocno naprężony i obciążony skarbiec Księstwa Warszawskiego. Ponadto nowy podział taktyczny, całkowicie zarzucono ten podział na legie, prowadzono dywizję, ponadto sprowadzono też nowy podział taktyczny w przededniu wojny, czyli podział właściwie na takie brygady składające się z różnych dywizji, nierespektujących niejako podziału administracyjnego, znaczy na przykład dywizji Sokolnickiego. Mamy pułk 8, pułkownika Godewskiego, ale mamy też, prawda, na przykład Tyszkiewicza drugi. Także widzimy, że mamy z pierwszej, trzeciej dywizji, to nie respektowano kompletnie tego podziału dywizyjnego i w sumie słusznie. Natomiast te zmiany nie wezmą życia. Znaczy ten podział z brygadami wszedł, natomiast ten z kompaniami nie wszedł, ponieważ uznano, że jest zbyt późno, a widmo wojny jest nieuchronne, dlatego taka zmiana by się prawdopodobnie skończyła źle, ponieważ wprowadziłby finał chaos administracyjno-wojskowy. Mamy tutaj bardzo wspaniały plan Poniatowskiego, który zauważył, że marszałek Dawuk, który chce opierać swoje plany o twierdze, to jest właściwie kontrproduktywne. Wtedy już wiedziano, że kierunek z Rosją jest zabezpieczony, mamy zjazd w Erfurcie. Kierunek z Prusami, no, w związku z ich słabością jest bardzo mało prawdopodobny, więc zostaje to kierunek południowy ku Galicji. W związku z czym Poniatowski uznał, że niepotrzeba jest obstawiać na przykład Serocka, no bo po co. Można tam stawić minimalną ilość składającą się, nie wiem, z weteranów, inwalidów, Gwardii Narodowej, a regularnym wojskiem zeszkować się w Warszawie i ruszyć zaczepnięto w kierunku Galicji. On zauważył bardzo słusznie, że nie jest ważna obrona Warszawy, ważne jest zachowanie Warszawy jako podstawy operacyjnej dla działań Księstwa Warszawskiego. Dlatego, by ją zachować, muszę rzucić zaczepnie, prawda? Wymyślić tutaj popularnie maksymy, że najlepszą obroną jest atak i wchodzimy piersi na kierunek południowy przez Pilice. Korzystamy z dobrodziejstw, to się przejawia w korespondencji z Dawudem i przychylności lokalnej społeczności właśnie w sprawie francuskiej i polskiej. I po prostu tym samym blokujemy ten korpus austriacki księcia Des, który miał tak właśnie to warszawskie. Następnie on zauważył, bazując na swoich doświadczeniach z roku 1994, czyli z insurekcji kościuszkowskiej, że Warszawa jest niemożliwa do obrony. I się to udało bronić Warszawę Pruską tylko dlatego, Warszawę przed Pruskami tylko dlatego, że Pruscy popełnili niesamowite błędy natury taktycznej i że linia tej obrony, zwłaszcza od lewego brzegu, bo od prawego jest nie do zdobycia dla Austriaków, od lewego brzegu jest niemożliwa do obrony. A on miał, mógł się na temat wypowiedzieć, bo bronił północno przecież zachodniego odcinka Warszawy w 1994 roku. Ponadto zauważył, tak jak powiedziałem, że to jest niemożliwe, dlatego trzeba antycypować ruch austriacki, ruszyć zaczepnie w kierunku Galicji, przenieść ciężar działań na
teren austriacki. To było dość śmiałym planem, zważywszy na to, że Poniatowski wiedział mniej więcej, jakie są siły w Galicji. One oscylowały od 60 do 30 tysięcy żołnierzy, także 15 tysięcy księstwa, 60-30 jest duża różnica, także był bardzo, bardzo śmiały plan. Natomiast całe wojenne planowanie księstwa szlacheckiego może wrócić do kosza z prostego powodu, dlatego że Austriacy to byli pierwsi. Także no niestety polski sztab, właśnie nawiązanie jeszcze z Dawutem, z Napoleonem, to był konsultowany, to może wrócić do śmieci niestety, ponieważ Austriacy zaatakowali pierwsi i trzeba było rozumieć na kolanie, jest nowy plan na kolanie, on znajduje się, właściwie notka z tego planu, to jest Fischera, było Bertiera, znajduje się w krakowskim panie. Nowy plan pisany na kolanie, bo wtedy już Austriacy weszli w kierunek do księstwa warszawskiego, który zakłada po prostu kurczą obronę stolicy i zatrzymanie Warszawy jak najdłużej to można i jak najmocniej po tej Warszawie siedzieć. Dobra. To są nieomnicy. Także patrząc z perspektywy planowania wojennego księstwa, które zaczęło się mniej więcej w roku jeszcze 8, tak wrześniu, sierpień przełom i trwało ten ostatni plan Poniatowskiego, to jest luty, no to raz się nic nie sprawdziło, dwa, osiem każdego planu było zachowanie Warszawy. Austriakom zajęcie Warszawy zajęło tydzień. Dziękuję bardzo.